pewnie nie spodziewaliście. Dzisiaj to ja przejmuję stery nad kanałem Sylwii i dzisiaj pokażę Wam moich chrubieńców poprzedniego miesiąca, stycznia 2016 roku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, co mam Wam do pokazania, serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. No przecież oczywiście, że żartowałam, nie mogłam przejąć wszystkiego nad tym kanałem, Sylwia jest ze mną. Kręcimy drugą część, więc oddaję jej pałeczkę i ona zrobi teraz ten prawdziwy wstęp. Cześć kochani, witam Was na moim kanale, wciąż jest mój, nie podkupiła mnie konkurencja. Dzisiaj nagrywam ulubieńców kosmetycznych, pielęgnację. Na kanale Ani jest już kolorówka, mam nadzieję, że jest, powinnyśmy wstawić razem. Więc na pewno linka będziecie mieli na dole. Będziemy również kręcić vloga, więc mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Bo oczywiście dzisiaj lecimy na zakupy, ale to już pewnie Ania mówiła. No. Zależy, który filmik oglądają pierwszy, bo może nie wiedzą. Właśnie. No, to jak coś, to jest właśnie u Ani druga część. I co? I przechodzimy do ulubieńców i zaczniemy od Ani, bo Ania to przyniosła pół kosmetyczki w usu. Nie pół kosmetyczki, mam cztery rzeczy do pokazania. Nie, łazienki. Ja zacznę w sumie od... to nie jest pielęgnacja, nie mogę tego nazwać pielęgnacją, ale to jest coś, co widzieliście u mnie w holu z Polski. To jest zapach woda kolońska Jo Malone Peony and Blush Suede. Znowu łamię język, ponieważ nie pamiętam, jak się wypowiada poprawnie nazwę. Cudowny zapach, bardzo luksusowy, bardzo unikatowy, bardzo długo się trzyma i szkoda mi go, słuchajcie, na co dzień jest używać, dlatego dzisiaj jak pójdziemy na zakupy, chcę sobie kupić coś takiego na co dzień, może jakąś mgiełkę. Sylwia właśnie polecała mgiełki Victoria's Secret, które się ponoć pojawiły w Superdragu, ale tak, najczęściej używanym zapachem był właśnie ten zapach z Jo Malone. Jeżeli macie okazję, znowu Wam powiem i będę polecała w każdym jednym filmiku, gdzie ten produkt się pojawi, powąchajcie, jeżeli nie ten, to po prostu każdy jeden, bo wszystkie są rewelacyjne. No gdybym mogła, zrobiłabym Ci tego chlewkę. A masz może atomizer? To mogę Ci? Nie mam, kupimy. Kupimy. Nie, kolejna rzecz. Śliczne są. I teraz u mnie ulubieniec, który dostałam w grudniu, więc od grudnia już nie robiłam ulubieńców w grudniu. Jest to z Lasha ten Massage Bar. To jest taki bar, jak to powiedzieć? Masaka. Taka kostka, która jest jakby zrobiona z samych olejków. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, jakiś olejek muru, nie mam pojęcia co to jest. Masło Shea, Yang Yang Oil i wanilia. I to jest na zasadzie, że właśnie pocieramy o ciało i pod wpływem ciepła on się rozpuszcza tak i po prostu jak oliwka na ciele. Pięknie bardzo pachnie, one są śliczne, bo miałam właśnie taką wersję z takim różowym kwiatuszkiem. Miałam chyba wszystkie już, tego nie miałam właśnie, to dobrze trafił właśnie mój Mikołaj. Bardzo fajne, są dosyć drogie i nie powiem, że były wydajne, bo dosyć dużo schodzi, jeżeli używacie na całe ciało. No ale jeżeli do masażu, to się świetnie nadaje. Czyli to można także używać jako zastępstwo jakiegoś balsamu do ciała? Tak, ja sobie na przykład po takich, jak robię sobie takie ala spa po kąpieli i po prostu cała się tym smaruje, jestem po prostu taka super tłusta i pachnąca, to pachnie niesamowicie i bardzo długo to czuć właśnie na skórę. Nie zostaje na ubraniach, skoro to jest takie Wiesz, właśnie... Wiesz co, dlatego zostaje, bo to jest tłuste, to jest ala olejek, więc czyli ja to używam zawsze na wieczór. Na tak, wieczór. Piżamy po prostu się to wszystko wytrzy. Piżama później bardzo ładnie pachnie. Tak, super produkt i do tego można dokupić właśnie te puszki. Jeżeli częściej kupujecie, to właśnie ja dostałam z tych. Ja mam taką puszkę do tych szamponów w kostce. Tak, bo oni mają do wszystkiego kształt odpowiedni. Mam do tej pory. Więc tak, moja kolej. Moja kolej to jest teraz co? Żel peelingujący do twarzy Lirem. Tutaj promujemy polskie marki. Powiem Wam, ja nie jestem aż tak za bardzo za żelami do ciała połączonymi razem z peelingiem, ponieważ ja już sobie dzisiaj mówiłam, ja lubię bardzo takie peelingi, które mają większe drobinki, które są bardziej takie... Zdzierające twarz. Zdzierające twarz. Czyli mój ulubieniec jej nie przypadnie do gustu, który zaraz pokażę. Jest fajny, jeżeli chodzi o zapach, ale konsystencja jest dla mnie no trochę za lekka, ale tutaj powiem Wam, te drobinki też są małe, ale jednak jest ich na tyle dużo, że ja mam wrażenie, jakbym miała taką mikrodermabrazję na twarzy. Bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie odświeża, nie ściąga mi skóry. On pachnie, słuchajcie, wiecie co? Wiesz co mi to przypomina? Perfumy Chanel J'adore. O, jak pachnie! No. O, trzeba pomyśleć. Perfumy J'adore. Tylko ja właśnie też takie żele muszę mieć jako drugi żel, bo czasami chcę szybko się umyć, a tu jeszcze peeling i czasami potrzebuję po prostu zwykłego, tak, żelu.
Często jest tak, kiedy używam go rano, to zostaje mi tutaj ten peeling wokoło twarzy i muszę później domywać się siedząc przy toaletce, więc on jest generalnie używany przeze mnie wieczorem, kiedy siedzę w wannie, bo wtedy wiem, że mogę go normalnie zmyć z całej twarzy. Także mój ulubieniec stycznia 2016 roku. Kolejny to jest coś, co dostałam do testowania i super się mi sprawdziło, bo ja właśnie wolę do twarzy peelingi delikatne. Nie ma być wrażliwej skóry, ale zwykle po peelingach tych gruboziarnistych to są po prostu czerwona jak rak. Do ciała jak najbardziej, to takie dzieraki, takie no, z piasku zrobione, ale to jest Sylveco oczyszczający peeling do twarzy, naturalna pielęgnacja. I tu jest korund, nie, to jest krzypolne drzewo herbaciane. I pierwszy raz jak to otworzyłam w ogóle, to wygląda jak zwykły krem, gdzie jest w ogóle peeling, bo go nie widać, ale on jest, to jest cała ta konsystencja zrobiona z takiego bardzo, bardzo drobnego peelingu. Świetna, bo twarz jest po prostu mega gładziutka po tym i ja bardzo, bardzo lubię. I przy tym bardzo ładnie pachnie, bo go tak, kochałam. Fajnie pachnie, nie wiem czym, ale fajnie pachnie. I jak najbardziej jeszcze do niego wrócę. To są kosmetyki naturalne chyba, nie? Wszystkie Sylveco, tak, powinny być, bo tutaj no, tu było opakowanie do tego, więc nie ma morskiego. Kolejny ulubieniec z mojej strony. Masło otulające Pat and Rub. Przepiękny zapach. Odlewka będzie. Będzie odlewka. Podzielimy się wszystkimi kosmetykami, które mamy w ulubieńcach. A, wiecie co? Po prostu ten moment zetknięcia się tego produktu ze skórą. To jest... Nie potrafię tego opisać. Ci, którzy używali tego balsamu, wiedzą, o czym mówię. Naprawdę jest niesamowity. Wczoraj Sylwii mówiłam, że on jest dobry, ale no ta cena gdzieś tam, powiem wam, no przeraża. Ponad 80 zł za no dosyć duże opakowanie, 250 ml, ale no na porządku dziennym nie wiem, czy kupowałabym go, ale jako rzecz, którą chciałam wypróbować, czy rzeczywiście jest ona tak nawilżająca, tak fajnie pachnie, tak fajnie działa na skórę, kupiłam i jestem w stanie do niego wrócić, ale nie na porządku dziennym. Jako jakiś taki... mały prezent od siebie dla siebie, czasami może go kupię, ale nie na porządku dziennym. Przepiękny zapach. Yes. Oh. Warte raz na jakiś czas. Trzeba sobie prezent zrobić. I mój ostatni ulubieniec to jest bardzo znany już na YouTubie olejek do demakijażu z Recibo. Jest rewelacyjny. Ja kiedyś używałam, tylko to nie był olejek, Slash też robi takie do makijażu, tylko w takiej postaci kremu. I ja używałam go wtedy tylko do twarzy, nie wiedziałam, że to też oczy można smywać. Tak, nie bardzo zawsze używam je tak płynu, ale to jest świetne. I muszę wam powiedzieć, że do tego przychodzi ten ręczniczek biały i ja go piorę ręcznie. I ja najpierw stwierdziłam, że jak to możliwe, jak cały makijaż rozpuszczę, łącznie z oczami, które po prostu jestem taka jak panda, jak to rozpuszczę. Białym ręcznikiem zużyję, to zaraz będzie do prania, to ręcznie myję mydełkiem później i on jest cały czas biały. Nic nie zostaje, żaden makijaż na tym. Nie, po prostu to, przez to, że chyba to jest olejek, rewelacyjnie zmywa, to jest po prostu genialna sprawa, pięknie pachnie i wszystko super domowa, takie eyelinery, ja trochę jednak warstek tej maskary nakładam, więc jest co rozpuszczać. I zużycie jest minimalne, przy tym jeszcze gdzie mi się trochę wylał w drodze do Polski, bo jednak mi się trochę ulało z niego. I tutaj jestem na tej poziomie, a używam go codziennie, więc serdecznie polecam. I tu jest w składzie jest tylko olej lniany, olej manuka, olej z pestek winogron, olej abisyński, olej awokado. Ostatni ulubieniec, którego ja mam wam do pokazania, to jest maska z firmy Stara Mydlarnia. Przepiękny zapach. Znowu powąchaj. Ah. Znowu jakieś perfumy, słuchajcie, wszystkie praktycznie kosmetyki, które przywiozłam ze sobą z Polski mają tak niesamowity zapach, że praktycznie same w sobie mogłyby robić jako jakiś właśnie zapach mgiełka na ciele, gdyby jeszcze dłużej utrzymywały się. No. Wracając do maski, ona mi rewelacyjnie pomaga w ujarzmianiu moich włosów. Sylwia mnie dzisiaj rano widziała, jak ja wyglądam. Jaka lwica. To jest mało powiedziane, to jest lwica, lew. Do kwadratu. Mam szopę. Po umyciu włosów, słuchajcie, ja wyglądam tragicznie i dzięki takiej masce, której dzisiaj nie użyłam specjalnie, bo chciałam użyć olejku z firmy Marion, to jest olejek? Tak, jest serum wygładzające, laminowania włosów. Nie, do prostowania włosów, coś takiego. Dlatego właśnie maski nie chciałam użyć, żeby sobie to serum nałożyć, no i był efekt jaki był. Ale kiedy tej maski używam, moje włosy naprawdę są w stanie do wytrzymania i jak patrzę na siebie w lustrze, nie uciekam wzrokiem, ponieważ one naprawdę bardzo fajnie się wyczesują, nie kołtunią się i są bardzo śliskie zaraz po wysuszeniu suszarką, czy po wyprostowaniu, czy nawet jeżeli zostawię je po prostu, żeby one tak sobie wyschły same sobie,
też mi się nie puszą, więc ta maska mi bardzo w tym pomaga. Nie spływa z włosów, pomimo że ma taką galaretowatą konsystencję, można by powiedzieć, że ona gdzieś tam będzie z tej głowy spadała, ale kiedy ja sobie wszystkie włosy tutaj na samej górze ułożę, one mi się tak trzymają, siedzę sobie w wannie przez kilka minut i ona mi w ogóle nie spływa, zmywam ją, nie ma żadnego problemu i rozczesywanie z nią jest po prostu łatwizną, także polecam Wam serdecznie. Mój ostatni ulubieniec starej teraz. Podobno mi otworzyli sklep, się dowiedziałam, że w moim mieście ona wie, co się tam otwiera, więc... Gdzie ja w Krakowie nie mieszkam, ale to stara mydlarnia, dla Was jeszcze informacja, pod Teatrem Bagatela. Jest chyba tam już od kilku dobrych lat. No, kilka lat. No. Ja w Krakowie nie mieszkam, wstydź się, wstydź się. Ja się gubię wszędzie, więc... No. No to tyle, to są wszyscy nasi ulubieńcy. Mam nadzieję, że miło z nami spędziliście czas. Koniecznie zaglądnijcie na kanał do Ani. Tam będzie druga część, na pewno jeszcze pojawią się dwa vlogi z mojej perspektywy i z jej perspektywy. Tak? I co, widzimy się mam nadzieję niedługo w takim samym składzie, oby Ania jeszcze mnie odwiedziła. Albo się gdzieś spotkamy po prostu i... Albo może jeszcze niedługo, bo zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z zakupów. Jeżeli coś wyjdzie, to nagramy dla Was. O, właśnie. A lepiej do naszych portfeli, żeby nie wyszła, ale wiecie jak to była jest. Była niedawno wypłata, mamy rad. No. Dobra, to dziękujemy bardzo za oglądanie, serdecznie pozdrawiamy i widzimy się niedługo. Pa, pa! Pa.